Cześć. Postanowiłem zrobić krótkie nagranie, dlatego że otrzymujemy na niebezpiecznikową skrzynkę redakcyjną bardzo dużo informacji w związku z atakiem, o którym tak naprawdę już informowaliśmy ponad tydzień temu. Atak polega na wysyłaniu do Polaków e-maila, który jest napisany po angielsku i który zaczyna się od tego, że cytuje ofierze, odbiorcy, jego hasło. Hasło, z którego odbiorca korzysta najprawdopodobniej w serwisie LinkedIn, albo może raczej korzystał w serwisie LinkedIn, bo przestępcy tak naprawdę zdobyli listę haseł z serwisu LinkedIn i z kilkunastu innych serwisów, m.in. Dropboxa. Te hasła wyciekły, bo hasła z serwisów internetowych wyciekają. Ktoś kradnie bazę danych, ktoś publikuje te informacje w internecie. I tutaj spamerzy zdobyli taką listę adresów e-mail i haseł, które były związane z tymi użytkownikami, z tymi kontami na LinkedInie, na te adresy e-mail założonymi. I zrobili bardzo sprytny atak, który polega na tym, że wysyła się do użytkownika maila. W tym mailu jest informacja, i to jest oczywiście ściema, że ja cię nagrałem, zainfekowałem twój komputer jakiś czas temu, nagrałem cię jak chodziłeś po różnych stronach, a zwłaszcza stronach erotycznych i aktywowałem kamerę. Nagrałem cię wtedy, kiedy te strony oglądałeś, równocześnie nagrywałem nie tylko to, co ty robisz przez kamerę, ale również to, co działo się na ekranie. Także mam takie nagranie i to nagranie za chwilę będę wysyłał do twoich znajomych, twoich wszystkich kontaktów, które pozyskałem z twojego komputera. Wiem, że tego maila czytasz, bo umieściłem w nim pewien kod, który śledzi samo otworzenie tego maila, więc już wiem, że go otworzyłeś, wiem, że się zapoznałeś z tą wiadomością. No i mogę tego nie zrobić pod warunkiem, że zapłacisz mi 2000, 3000, nawet teraz już 7000 dolarów w bitcoinach na wskazany adres. Ludzie, którzy przesyłają nam informacje na temat tego ataku, są przerażeni, bo być może część z nich, no to jest normalne, chodziła po stronach erotycznych i boją się te osoby, że zostały nagrane, że jakieś informacje mogły rzeczywiście zostać pozyskane z ich komputerów i że za chwilę o tych intymnych rzeczach, które robili przed komputerem, dowiedzą się ich znajomi, zwłaszcza w kontekście filmu, na którym wszystko będzie widoczne. Natomiast to jest oczywiście ściema, to jest nieprawda, ale bardzo sprytny wybieg zastosowali przestępcy, ponieważ oni te swoje czcze informacje o tym, że coś robisz złego, oglądasz firmy dla dorosłych, podparli tutaj prawdziwym hasłem. To dodaje wiarygodności tej wiadomości e-mail i rzeczywiście sporo osób ma takie wrażenie, wow, oni mają moje hasło, więc tym razem nie żartują, co mam robić, gdzie mam zapłacić, jak z tych bitcoinów korzystać. Więc w skrócie, nie przejmujcie się, to jest druga wersja ataku znanego od tak naprawdę już kilku lat, ataku, który polega na tym, że na bezczela po prostu wysyła się ludziom maile, wiem, co robiłeś, zaraz to ujawnię, musisz mi tylko zapłacić, i przestępcy bazują na tym, że część z nas, z odbiorców rzeczywiście ma jakieś swoje sekrety i jeśli dostanie taką wiadomość, pomyśli, że te sekrety zostaną ujawnione i zapłaci jednak za to, żeby ktoś tych wiadomości, tych sekretów nie ujawniał. I to jest ciekawe, bo monitorujemy adresy bitcoinowe, które w tych wiadomościach się pojawiają, czy te adresy, na które ma być wpłacany okup, i wiele osób wpłaca te pieniądze, chociaż przestępcy tak naprawdę nie dysponują żadnymi kompromitującymi materiałami na ich temat. Więc w skrócie, te wszystkie e-maile wyrzucajcie do kosza, dajcie znać swoim znajomym, że nie mają się czego przejmować. No i pamiętajcie o tym, że nawet jeśli ktoś zacytował wam wasze hasło, to nie należy wpadać w panikę, ponieważ te hasła z różnych serwisów, na których macie konta, wyciekają regularnie, wyciekały i będą wyciekać. Musicie po prostu pamiętać o jednej prostej rzeczy, że hasło do każdego serwisu, do którego zakładacie konto, powinno być inne. Czyli musicie mieć różne hasła do różnych serwisów. Dzięki temu, jeśli kiedyś wyleci hasło, wasze hasło z LinkedIna, z Dropboxa, czy z innej usługi, w jakiej macie konto, to ktoś, kto pozna to hasło, tak jak tutaj spamerzy, nie będzie w stanie w kontekście znajomości tego hasła zalogować się nigdzie indziej niż tylko do tego jednego serwisu. To, co gubi większość Polaków, jeszcze nie tylko Polaków, tylko internautów, to jest korzystanie z jednego hasła do wielu serwisów. W tym przypadku przestępcy, którzy dojdą do jednej bazy danych, gdzie znajdują się wasze informacje, wasz adres e-mail i hasło do tej usługi, z której baza danych została wykradziona, przestępcy od razu weryfikują, czy to wasze hasło z tej usługi pasuje również do PayPala, pasuje na przykład do Allegro, czy pasuje do Gmaila albo innych serwisów, gdzie momentalnie na podstawie tego hasła mogą się zalogować i poszerzyć swoją wiedzę na wasz temat. Aha, hasło oczywiście zmieniajcie, czyli to, które zostało zacytowane w mailu. Mam nadzieję, że już nigdzie z niego nie korzystacie. Albo z podobnego do tego hasła. Dlatego, że jeśli ktoś miał zacytowane hasło kwiecień 2018, to przestępcy są na tyle inteligentni, że będą weryfikowali w waszym kontekście, czy nie macie przypadkiem hasła maj 2018, czerwiec 2018 i tak dalej.
No i chyba nieźle wyszło jak na pierwsze nagranie. Gdybyście potrzebowali więcej porad związanych z bezpieczeństwem, czytajcie na bieżąco niebezpiecznika albo zajrzyjcie tutaj. Mam nadzieję, że się pojawi jakiś adres.